Ethereum 2.0 najnowsza aktualizacja platformy Ethereum. Co to jest, kiedy będzie i o co w tym wszystkim chodzi, tego dowiesz się w tym odcinku. Zapraszam do oglądania. Masters przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z aktualizacją platformy Ethereum, ponieważ nadchodzi wielka aktualizacja Ethereum 2.0 i chciałem Wam wytłumaczyć. Co to jest i na czym to będzie polegać? Projekt ten całkowicie się zmieni, będzie bardzo dużo zmian, ale z tego co wiem, to nie każdy rozumie, na czym te zmiany będą polegały. Dlatego w tym krótkim filmie będę chciał Wam o tym opowiedzieć. Zanim zacznę, to pamiętajcie, że wszystko co mówię w filmie to nie jest porada inwestycyjna, a jest to tylko i wyłącznie moje własne zdanie. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut. A jeżeli jesteś początkujący w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika, który na pewno pomoże Ci poruszać się po tym świecie kryptowalut. Znajdziesz tam bardzo dużo informacji dla początkujących, od samych podstaw, co to są kryptowaluty, co to jest bitcoin, po logowanie się na giełdach, zakładanie konta, zakup kryptowalut itd., itd. Także, jeżeli jesteś zainteresowany, to link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod tym filmem. I pamiętajcie, żeby lajkować, subskrybować oraz komentować wszystkie filmy, żeby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o kryptowalutach i żeby YouTube promował takie filmy właśnie. Przejdźmy zatem do tematu dzisiejszego odcinka, jakim jest oczywiście Ethereum. Żeby wiedzieć, co to jest aktualizacja Ethereum 2.0, to powinieneś wiedzieć, co to jest w ogóle Ethereum, co to za platforma. Dlatego pokrótce opiszę, co to jest Ethereum. Platforma ta została uruchomiona w 2015 roku. Jest to zdecentralizowana platforma typu Open Source, czyli z otwartym kodem źródłowym, oparta na blockchain z własną kryptowalutą ETH. Umożliwia ona tworzenie i uruchamianie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji, tzw. zwanych DAPSów, bez żadnych kontroli lub ingerencji ze stron osób trzecich. Ethereum to nie tylko platforma, ale także język programowania działający na blockchain. Zespół uruchomił przedsprzedaż. sprzedaż. Eterów w 2014 roku, podczas którego zebrali oni 16 milionów dolarów, ale również samo finansowanie przyniosło ogromne zyski dla wczesnych inwestorów. I jak możecie tu zobaczyć, każdy inwestor, który brał udział w ICO, w dolarach zarobił 726 razy więcej, a w Bitcoinie prawie 50 razy więcej. Także był to naprawdę hit, jeżeli chodzi o ICO. W ogóle to było pierwsze ICO. Kryptowaluta Ether jest takim pojazdem do poruszania się po platformie Ethereum i jest głównie stosowany przez programistów chcących tworzyć i uruchamiać aplikacje na platformie. Ether jest stosowany do dwóch głównych celów: jest handlowany jako każda inna kryptowaluta w celach spekulacyjnych oraz jest wykorzystywany na platformie do uruchamiania aplikacji, a nawet do monetyzacji pracy. Jest ona druga pod względem kapitalizacji, market cap tej kryptowaluty wynosi 25 miliardów dolarów, ponad 25 miliardów dolarów i jest ona zaraz za bitcoinem. Według twórców można go wykorzystać do kodyfikacji, decentralizacji, zabezpieczenia i handlu praktycznie wszystkim. Jednym z dużych projektów wokół Ethereum jest współpracujący z Microsoft Consensus, który oferuje Ethereum Blockchain as a Service na Microsoft Azure. Dzięki czemu klienci i programiści Enterprise mogą mieć oparte na chmurze środowisko programistyczne blockchain. W 2016 roku Ethereum zostało podzielone na dwa osobne blockchainy, Ethereum i Ethereum Classic, po tym jak skradziono im ponad 50 milionów dolarów funduszy. Nowe Ethereum było hardworkiem oryginalnego oprogramowania mającego chronić przed dalszymi atakami hakerów. Wydobywanie ETH jest znacznie szybsze niż bitcoina, bo ETH wydobywa się co około 14-15 sekund, a bitcoina co około 10 minut. A w obiegu jest znacznie więcej etherów niż bitcoinów. Jak możemy zobaczyć na CoinMarketCap, etherów jest ponad 111 milionów, a bitcoinów niecałe 18,5 miliona. Jest to znaczna różnica. Projekt na swojej drodze miał wiele problemów i cały czas się rozwija. Jednym z głównych problemów jest brak skalowalności. I szybkość sieci, która nie przekracza 15 transakcji na sekundę. I o tym właśnie chciałem Wam powiedzieć, o nadchodzących aktualizacjach Ethereum, czyli Ethereum 2.0, a na niego składa się głównie sharding, proof of stake oraz nowa maszyna wirtualna. Co to jest sharding? Sharding odnosi się do podziału całej sieci Ethereum na wiele części zwanych shards, czyli odłamki. Każdy odłamek zawierałby własny, niezależny stan, co oznacza unikalny zestaw salt kont oraz smart kontrakty. Sharding jest zdecydowanie najbardziej złożonym rozwiązaniem skalowania Ethereum. Jest to również ten, który ma zostać wydany jako ostatni, dając programistom niezbędny czas, aby zarówno w pełni go rozszerzyć, jak i przetestować w środowiskach produkcyjnych. Węzły są odpowiedzialne za weryfikację pracy górników i zapewnienie przestrzegania zasad konsensusu. Najlepszym sposobem na to jest zachowanie pełnej kopii księgi Ethereum, dzięki czemu łatwo jest zweryfikować pracę górnika. Ale blockchain Ethereum dochodzi już do 1 terabajta pamięci, więc zwykłe osoby nie są w stanie zarządzać węzłem. W bieżącej sieci Ethereum każdy węzeł musi weryfikować każdą transakcję. Jest to ważna cecha zapewniająca żywotność sieci. Nawet gdyby 80% węzłów Ethereum uległo awarii, jednocześnie, sieć nadal mogłaby funkcjonować. Chociaż posiadanie wielu węzłów wykonujących te same operacje nie powoduje spowolnienia sieci, niekoniecznie pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów. Żebyście lepiej zrozumieli jak teraz działa Ethereum, a jak ma działać po aktualizacji 2.0, postanowiłem to zobrazować. Powiedzmy, że istnieje 5 węzłów w sieci Ethereum. A, B, C, D i E. Obecnie, aby zweryfikować transakcję, powiedzmy T, każdy węzeł będzie musiał indywidualnie zweryfikować cały zestaw danych, aby to potwierdzić. Proces weryfikacji zabezpiecza sieć, ale tworzy wąskie gardło, przez które musi przejść każda transakcja. Sieć musi czekać, aż każdy węzeł zweryfikuje każdą transakcję, więc łączna liczba transakcji na sekundę może być tak wysoka jak całkowita pojemność transakcji każdego węzła. W chwili nagrywania tego filmu na sieci Ethereum jest 7883 węzły, a z kolei sharding polega na tym, że transakcje T można by podzielić na powiedzmy T1, T2 i T3. Transakcje z mniejszą ilością danych. I teraz każdy węzeł A, B, C, D i E musi przetworzyć tylko jeden z mniejszych fragmentów danych, aby zweryfikować cały zestaw danych. Nawet w tym prostym przykładzie rozbicie danych na trzy zestawy może znacznie zwiększyć przepustowość i skrócić czas transakcji. Przy optymalnym zastosowaniu do sieci tak dużej jak Ethereum poprawa będzie ogromna. W dużym uproszczeniu to właśnie tak będzie wyglądał sharding który znacznie ma przyspieszyć działanie sieci. Drugim elementem aktualizacji 2.0 jest Proof of Stake. Reprezentuje klasę algorytmów konsensusowych, w których walidatorzy głosują w następnym bloku, a waga głosu zależy od wielkości jego stawki, czyli ilości stajkowanych monet. Uważa się go za ulepszenie w porównaniu z Proof of Work z powodu mniejszego zużycia energii elektrycznej, zmniejszonego ryzyka centralizacji. Bezpieczeństwa przed różnymi rodzajami ataków np. 51% i wiele innych. Aby wziąć udział w głosowaniu, to znaczy zostać walidatorem, musisz stake'ować, czyli przechowywać kryptowaluty Ether. Za co otrzymasz dodatkowe ETH według pewnej stopy procentowej, oprócz otrzymywania części opłat transakcyjnych w sieci. Do zalet Proof of Stake można zaliczyć, że nie trzeba używać dużych ilości energii elektrycznej, tak jak wspomniałem wcześniej. Ze względu na brak wysokich wymagań dotyczących zużycia energii elektrycznej, nie ma potrzeby wydawania tylu monet, aby zmotywować uczestników do dalszego uczestnictwa w sieci. Proof of Stake otwiera drzwi do szerszej gamy technik wykorzystujących mechanizmy, aby skuteczniej zniechęcić centralizowane kartele do formowania się i do działania w sposób szkodliwy dla sieci, zmniejszone ryzyko centralizacji, możliwość zastosowania kar ekonomicznych. Aby różne formy ataków np. 51% były znacznie droższe niż w konsensusie Proof of Work. A dlaczego miałbyś stejkować swoje etery? Oprócz stałej stawki procentowej, którą będziesz otrzymywał za stajkowanie, będziesz również zarabiał na prowizjach transakcyjnych. A tu mamy rozpisane minimalne wymagania do stajkowania. Co najmniej 32 etery na walidatora, komputer z wystarczającą specyfikacją sprzętową oraz połączenie internetowe. Czyli można powiedzieć, że każdy będzie mógł wziąć udział w stajkowaniu. Głównymi celami tego projektu jest decentralizacja, aby umożliwić każdemu użytkownikowi przetwarzanie i sprawdzanie tych odłamków. Odporność pozostanie na żywo przez główne partycje sieciowe, kiedy bardzo duża część węzłów przejdzie w tryb offline. Bezpieczeństwo wykorzystanie technik kryptograficznych i projektowych, które pozwalają na duży udział walidatorów łącznie na jednostkę czasu. Prostota w celu zminimalizowania złożoności, nawet kosztem niektórych strat wydajności. Długowieczność. Aby wybrać wszystkie komponenty tak, aby były albo kwantowo bezpieczne, albo można je łatwo wymienić na kwantowo bezpieczne odpowiedniki. Tak wielka aktualizacja oczywiście nie zostanie uruchomiona z dnia na dzień. Będzie to długotrwały proces, który stale opóźnia swoją premierę, ale jak możemy przeczytać na Coindesk. Vitalik Buterin mówi, że mocno opóźniony Ethereum 2.0 jest nadal na dobrej drodze do premiery w lipcu. Na rozpoczęciu konferencji konsensus w zeszły poniedziałek założyciel Ethereum powiedział, że testnet dla Ethereum 2.0 już działa, a pierwsze fazy wdrażania rozpoczęły się około tydzień temu. Czasami znany jako Serenity, Ethereum 2.0 od dawna stale się opóźnia. Chociaż pierwotnie planowano go na styczeń 2020 roku, Przesunięto go na drugi kwartał, a następnie ponownie na trzeci kwartał 2020 roku. Lipiec był docelową datą dla programistów od początku roku. Wydaje się, że wielu marzy o debiucie 30 lipca, który zbiega się z piątą rocznicą powstania Ethereum. Na tej konferencji Buterin powiedział również, że wiele zasobów programistów Ethereum zajęło się opracowaniem szeregu inicjatyw skalowania, które można wdrożyć wkrótce po pomyślnym uruchomieniu Proof of Stake. Obejmują one dobrze znane techniki takie jak sharding, który skutecznie dzieli konsensus na małe grupy w celu przyspieszenia czasu weryfikacji, a także nowe rozwiązania skalowania obecnie testowane. Jednym z nich jest rozwiązanie Layer 2, które może teoretycznie skalować się do ponad 100 tysięcy transakcji na sekundę. Przypominam, że na Ethereum teraz jest maksymalnie 15 transakcji na sekundę. Na koniec warto dodać, że całkowite przejście na ETH 2.0 może potrwać nawet kilka lat. To nie będzie tak, że jeżeli premiera będzie 30 lipca, to na wstrzyknięcie palcem będziemy mieli całe ETH 2.0 wdrożone w sieć. I cały ten proces będzie wdrażany etapowo. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu nie będziesz miał już wątpliwości, co to jest ETH 2.0. Moim zdaniem, do 30 lipca cena Ethereum może jeszcze trochę urosnąć. Zobaczymy, jak będzie. Jeżeli znowu się przesu przesunie ta premiera, no to raczej nie mamy szans na jakieś wzrosty. W tym odcinku to będzie wszystko. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Jeżeli podobał Ci się ten film, to kliknij łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się. Cześć.